Ekscelencjo, najprzewielebniejszy księże biskupie. Serdecznie witamy Cię w naszej rodzinie parafialnej, w Lisiej Górze, która przeżywa jubileusz 650-lecia istnienia parafii i dzisiaj raduje się wspólną modlitwą wraz z nowym biskupem tarnowskim. Wspominamy niezapomnianą wizytę błogosławionego Jana Pawła II przed 25 laty na tarnowskiej ziemi, w tym również te ciepłe słowa pod adresem naszej miejscowości. Pragniemy, aby duchowe owoce tej wizyty trwały w nas przez pokolenia, także dzięki orędownictwu błogosławionej Karoliny. Jej żywa wiara oraz świadectwo prostego, ale świętego życia pozostaje dla nas prawdziwym i autentycznym przykładem, jak żyć w dzisiejszych, jakże trudnych i skomplikowanych czasach. Także nasz parafialny ogród różańcowy, który budowaliśmy, a za patrona uczyniliśmy Jana Pawła II, papieża Różańca Świętego. A przede wszystkim modlitewne rozważania tajemnic z życia Jezusa i Maryi mają stać się dla nas skałą i modlitewnym źródłem, z którego pragniemy czerpać siły do naszego codziennego życia osobistego, rodzinnego i parafialnego. W duchu miłości i jedności stajemy dzisiaj przed ołtarzem Pana, aby wspólnie dziękować za dar i łaskę wiary, za to wszystko, co dokonało się w naszej parafii przez te 650 lat. Prosimy Cię, Księże Biskupie, o przewodniczenie naszej dzisiejszej dziękczynnej uroczystości jubileuszowej oraz poświęcenie ogrodu różańcowego. Ekscelencjo, najprzewielebniejszy księże biskupie, naśladując błogosławione dzieci z Fatimy, pragniemy Matce Bożej polecać nie tylko nasze młode życie, ale nasze rodziny, naszą parafię
i całą ludzkość. Orędzie z Fatimy uświadamia nam, jak miłe sercu Matki Najświętszej są wszystkie dzieci i jak Matka Boża liczy na ich współpracę, przede wszystkim poprzez modlitwę i pokutę. Witając Cię dzisiaj, Księże Biskupie, na naszej wspólnej modlitwie Twoją osobę oraz Twoją posługę polecamy Pani Fatimskiej, aby Cię wspierała oraz otaczała opieką jako naszego nowego pasterza. Pani Fatimska, módl się za nami. Ja 2 minuty, dlatego można usiąść. Gdy byłem w seminarium duchownym, to w jednym roku mieliśmy takie hasło Rememorami Pristinos Dies. Wspomnijcie na minione dni. Dziś właśnie, gdy przeżywamy 650-lecie istnienia naszej parafii, chcemy wspomnieć minione dni. A 650 lat razy 365 dni to jest prawie 240 tysięcy dni, czyli prawie ćwierć miliona. I chcemy dziękować Panu Bogu i wspominać te minione dni. To dziękczynienie rozłożyliśmy na 5 miesięcy, od maja do września. I tak już w maju dziękowaliśmy za naszą pierwszą komunię świętą, bo każdy z nas przeżywał swoją rocznicę. Obecnie w tym miesiącu dziękujemy za chrzest święty, który otwierał pokoleniom, które żyły na tej lisiogórskiej ziemi, drogę do nieba i czynił dziećmi bożymi. W kolejnych miesiącach będziemy wspominać i dziękować za bierzmowanie, umocnienie Duchem Świętym, i dzięki temu Duchowi Świętemu my i nasi przodkowie mogli mówić: Panem jest Jezus. Dziękujemy i będziemy dziękować w kolejnym miesiącu za kapłaństwo. Od 1700 roku kroniki podają, że było 21 proboszczów, a przez całe 650 lat można pomnożyć przez 2, więc na pewno około 40. I za nich i dziś, i w przyszłości pragniemy dziękować. Wspomnę tu tylko 3 ostatnich. Księdza dziekana Aleksandra Rusina, pieszczotliwie nazywanego Rusinkiem przez naszych parafian. To mój rodak, o którym mówią kroniki, że pierwszy był na ambonie, pierwszy w konfesjonale i pierwszy na katechezie. Przed wojną i po wojnie podejmował wiele prac remontowych, na pewno duże jak na tamte niełatwe czasy. Pragniemy dziękować również za księdza prałata doktora Jana Białoboka, który rozpoczął remont tego kościoła, przebudował całkowicie wieżę, przykrył kościół blachą miedzianą, ogrodził pięknym ogrodzeniem, uporządkował teren, zbudował kaplicę cmentarną. Określany jest jako człowiek o najwyższej kulturze.
Pragniemy dziękować za księdza prałata doktora Franciszka Ozorkę, który jest najbardziej bliski mojemu sercu, bo spędziliśmy razem pod jednym dachem 17 lat, nie licząc jeszcze pobytu w seminarium duchownym. Ksiądz prałat Franciszek zbudował 3 kościoły w Śmignie, Brniu i rozpoczął budowę w Brzozówce. Wybudował nową, piękną plebanię, dom parafialny, który jest obok kościoła. Prowadził duszpasterstwo na najwyższym poziomie. Przypłacił to wszystko zdrowiem, przyszedł wylew. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkich proboszczów i radośnie wspominamy te minione dni. Dziękujemy za księży wikariuszy, których od 1700 roku było 175, a pewnie od początku istnienia parafii około 350. Za księży rodaków od 1900 roku było ich 33 diecezjalnych i zakonnych. Za siostry rodaczki od 1900 roku 24 powołania i za siostry tu pracujące. I wreszcie w ostatnim miesiącu, już i dziś, dziękujemy Panu Bogu za małżeństwa, za rodziny, za sakrament małżeństwa, czyli za szkoły świętości budujące nasz dom Kościół Chrystusowy, za wszystkich parafian żywych i umarłych, którzy przeszli przez naszą ziemię przez 650 lat. Wspominamy te 250 000 dni, aby wyśpiewać radosne Uwielbiaj, duszo moja Pana, za wszelkie dobro, które dokonało się na tej ziemi. Uczynimy to po Komunii Świętej. Na tym radosnym dziękczynieniu i wspominaniu witam bardzo serdecznie księdza biskupa ordynariusza, który swoją obecnością powiększa naszą radość, bo już pojutrze będziemy przeżywać uroczysty ingres do katedry tarnowskiej. Nominacja uczyniona przez Ojca Świętego Benedykta XVI wywołała powszechną radość wśród kapłanów i wiernych. Dlatego dzięki obecności księdza biskupa nasze parafialne świętowanie nabiera nowego blasku i większej radości. Witam wszystkich księży według stopni i godności i was, bracia i siostry, czciciele Matki Bożej Fatimskiej, a wśród was fundatorów i ofiarodawców Ogrodu Różańcowego, władze samorządowe z panem wójtem, pracowników Gminnego Centrum Usług Medycznych z dyrektorem. Księże biskupie, przyłączam się do uprzejmej prośby moich parafian, prosząc o przewodniczenie jubileuszowym uroczystościom i poświęcenie naszego ogrodu. Przez te 650 lat na naszej ziemi praojcowie przeżywali te same odcienie radości, bolesnych wydarzeń, chwalebnych, świetlistych, bowiem ludzka natura mimo zmieniających się wieków nie zmienia się. Zakładali rodziny, tworzyli związki małżeńskie, uczyli swoje dzieci, pracowali na roli. Chcemy dzisiaj, celebrując mszę świętą dziękczynną za 650 lat naszej parafii, ogarnąć to wielkie dziedzictwo naszych praojców, którzy tworzyli szczególne, mistyczne ciało Chrystusa. Chcemy także patrzeć w przyszłość, poświęcając nasz ogród różańcowy. Chcemy poprzez modlitwę różańcową budować jeszcze głębszą jedność między nami. Wpatrzeni obraz Matki Bożej, która nasłuchuje naszych modlitw, która skierowana jest do Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka, przyjmującego
nasze modlitwy i formie błogosławieństwa potwierdzającego, że wypełnia nas swoją łaską i miłością. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, gdyż o mało niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. Dałeś nam za matkę rodzicielkę Twojego umiłowanego Syna. Spraw, abyśmy przez nią pouczeni, napełnieni duchem prawdziwej pokuty i modlitwy, coraz gorliwiej starali się rozszerzać Królestwo Chrystusa dla odnowienia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę, strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, módl się za nami grzesznymi. Tron Twój Boże trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twego Królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie Sorfiru stoi po Twej prawicy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, módl się za nami grzesznymi. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu Twego Ojca. Król pragnie Twego piękna, On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, módl się za nami grzesznymi. Córka królewska wchodzi pełna chwały, odziana w złotogłów. W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, za nią prowadzą do Ciebie dziewice jej druhny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, módl się za nami grzesznymi. Alleluja, alleluja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.
Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wyjrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Godni bracia w Chrystusowym kapłaństwie wraz z księdzem dziekanem Stanisławem, drogie siostry zakonne, umiłowani siostry i bracia, którzy radujecie się wielkim wydarzeniem, rocznicą jubileuszu 650-lecia naszej parafii. Kobiety w stanie błogosławionym są zazwyczaj bardzo drażliwe, często zamknięte w sobie, skoncentrowane na dziecku, które noszą pod swoim sercem, obawiające się, jak przebiegnie poród, jakie urodzi się dziecko, czy zdrowe, czy nie daj Boże będzie jakiś defekt. Martwią się już dalej, jak to dziecko się będzie rozwijać, w jakim kierunku będzie zmierzać w swoim życiu, czy wyjdzie za mąż, czy też nie, czy się ożeni. Słuchając dzisiejszej Ewangelii, widzimy nieco inną sytuację Maryi. Ona, nosząc pod swoim sercem Jezusa Chrystusa, nie jest przewrażliwiona na swoim punkcie, nie jest zamknięta, lecz wyrusza w stanie błogosławionym do swojej krewnej Elżbiety, aby jej pomóc. Ona bowiem porodzi syna, świętego Jana Chrzciciela, aby obdarować ją faktem też swojego macierzyństwa, wyjątkowego, jedynego w całej historii ludzkiej. Wszak jest matką Boga, człowieka
Jezusa Chrystusa. Przeżywając dzisiejszą uroczystość istnienia wielowiekowego naszej parafii, chcemy sobie uświadomić, iż Maryja i przede wszystkim jej Syn, Jezus Chrystus, wciąż towarzyszą nam przez stulecia. Zmieniały się na tych ziemiach pokolenia. Zmieniały się warunki historyczne, gospodarcze, ekonomiczne. Przewalały się tutaj różne armie. Trwały wojny. Chrystus i Maryja są, możemy powiedzieć, wciąż niezmienni w swojej miłości do nas. I także nasze pokolenie może spotkać się z osobą Maryi, która nawiedza świętą Elżbietę, ale przede wszystkim nawiedza nas swoim duchowym macierzyństwem i wnosi w nasze życie największy skarb Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka. Błogosławiony Jan Paweł II w swojej homilii na 600-lecie obecności obrazu jasnogórskiego mówił, iż naród polski przyjął Chrystusa i Maryję do polskiej Kany w momencie chrztu ponad 1000 lat temu, przyjął na zawsze i nigdy się nie zawiódł, ponieważ zawsze Chrystus i Maryja towarzyszą naszemu życiu. Patrzymy na naszą parafię, nasz Kościół, naszą wspólnotę. Potrzebujemy tych głębokich więzi, które są w dzisiejszych czasach tym bardziej pożądane. Żyjemy w cywilizacji samotności. Ludzie, żyjąc w tłumie, czują się bardzo samotni. Potrzebują miłości, obecności innych osób i Boga. Takim miejscem obecności jest parafia, gdzie przez doświadczenie promieniowania miłości Maryi, naszej Matki, czujemy się wszyscy dziećmi. Niezależnie, czy jesteśmy spokrewnieni ze sobą poprzez spokrewieństwo krwi, czy też nie, czy jesteśmy sąsiadami, czy ktoś z nas pracuje za granicą, czy tutaj. Wszyscy jesteśmy dziećmi Maryi, więc wszyscy ze sobą jesteśmy złączeni i tworzymy jedną rodzinę. Tym bardziej uświadamiamy sobie, że Kościół, który jest obecnością Trójcy Świętej, nasza wspólnota parafialna, jest wypełniona miłującą obecnością Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie jesteśmy więc sami. To dla nas bardzo ważne. Różnie patrzy się na Kościół, na parafię, ale zawsze jest to wspólnota, gdzie możemy doświadczać obecności innych ludzi, obecności Boga, gdzie czujemy się bezpieczni mimo zmieniających się zewnętrznych warunków. W czasie ostatniej powodzi my, biskupi, odwiedzaliśmy różne miejsca w naszej diecezji, które przeżywały tragedię skutków powodzi. Począwszy od potężnych osuwisk ziemi w Głodnym, w parafii Męcina, gdzie spływały całe domy po stokach, a skończywszy na północnej części diecezji, w równinach, gdzie woda, która wtargnęła do domów, pozostawała tam długie tygodnie. Pamiętam, odwiedziłem parafię Słupiec koło Szczucina,
która była całkowicie zalana wodą. Dotarliśmy tam łodziami. Bardzo wyrazisty obraz. Podpływamy i na tym równinnym terenie jedyne wzgórze, na którym znajduje się kościół i cmentarz. Niezalany, wystający z tej wody. A na tym wzgórzu cała parafia, wszyscy ludzie, którzy mieszkali w kościele na plebanii, sprzęt rolniczy, samochody, zwierzęta domowe. Wszystko razem na tym niewielkim obszarze i wokoło cała zalana parafia. Ten obraz był dla mnie bardzo bolesny, ale z drugiej strony bardzo optymistyczny. Ukazywał bowiem prawdę, że parafia, kościół jest dla nas miejscem bezpieczeństwa, gdzie czujemy się razem, gdzie jesteśmy zjednoczeni przede wszystkim Bożymi więzami. Dzisiaj, gdy przeżywamy rocznicę jubileuszu naszej parafii, chcemy na nowo odkryć piękno, bogactwo życia parafialnego. Pamiętam moje drugie proboszczostwo w Nowym Sączu. Parafia bardzo duża, 25 tysięcy wiernych. Postanowiłem, że trzeba utworzyć nową parafię w tej parafii matce. Musiałem przekonywać różnych ludzi, niewierzących, którzy byli sąsiadami tej działki, którą pozyskaliśmy, wierzących. Używałem różnych argumentów. Dlaczego potrzebny jest nam kościół? Dlaczego potrzebna jest nam parafia? Kościół to przede wszystkim miejsce, gdzie oddajemy Bogu chwałę. Temu, który jest stwórcą całego wszechświata, który jest naszym Panem, który w swojej wielkiej miłości zbawił nas na krzyżu, który jest obecny w nas mocą Ducha Świętego. Gdy jestem w kościele, gdy się modlę, wtedy czuję się wielkim, wielkością samego Boga, z którym się jednoczę. I nawet gdy cały świat wydaje się być przeciwko mnie, nawet gdy odczuwam chorobę nowotworową, porzucenie przez małżonka, odrzucenie przez dzieci, utratę pracy, to wiem, że nikt i nic nie jest w stanie mnie powalić, bo jestem z Bogiem, który jest moją przyszłością, który jest moją wiecznością, nieśmiertelnością, który daje mi siłę do pokonania każdej trudności i problemu. Dlatego to miejsce jest tak dla nas bardzo ważne. Ale Kościół, wspólnota parafialna, to przestrzeń łączności ludzi między sobą. Ja zawsze patrzyłem z podziwem na nas, mówię na diecezjan, którzy czasem żyjąc w biedzie, jeżeli przyszło pomóc jakiemuś kościołowi na świecie, który przeżywał trzęsienie ziemi, powódź, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej, nawet ludziom niewierzącym, wyciągaliście ostatnie środki, żeby im pomóc. Bo my odczuwamy, że Kościół to jest jedna wielka wspólnota. Myśmy to bardzo mocno przeżywali w czasie beatyfikacji Jana Pawła II na placu świętego Piotra. Przedstawiciele wszystkich narodów. Tam nie było rasy panów, narodów bardziej czy mniej uprzywilejowanych, bo są silniejsze ekonomicznie albo słabsze, potężniejsze militarnie albo nieliczące się, małe. Tam wszystkie narody były równouprawnione. Przedstawiciele tych narodów są dziećmi tego samego Boga. Dlatego to bardzo ważne, abyśmy szczycili się Kościołem, żebyśmy odczuwali, że jesteśmy jednym organizmem Chrystusowym. Że dobro, które się dzieje w naszym życiu, przenosi się na dobro drugiego człowieka. Zło także przenosi się na życie innych ludzi. Nie jesteśmy odosobnieni, jesteśmy ze sobą ściśle związani. Ale tłumaczyłem, że Kościół
To nie jest tylko przestrzeń sakralna. Parafia to nie jest tylko wspólnota religijna. Bo zauważcie, ile wydarzeń kulturalnych dzieje się w parafii. Dzięki temu, że jest kościół parafialny, otoczenie, że są kapłani, że są wierni zaangażowani w takie wydarzenia. Zawsze tak, że kościół jest gdzieś w pobliżu szkoły, a szkoła w pobliżu kościoła. Kościół daje też możliwość, bowiem zakładał na tych ziemiach pierwsze szkoły, pierwsze uniwersytety rozwoju intelektualnego naszych dzieci, młodzieży. Kościół, parafia to także przestrzeń wielu wydarzeń charytatywnych, gdzie wzajemnie sobie pomagamy, troszczymy się o siebie. Tam, gdzie powstaje w jakimś osiedlu kościół, spada nawet liczba przestępstw. Dlatego, że ludzie zaczynają pracować nad sobą, nad swoim charakterem, pokonywać zło, rozwijać dobro. Dzieci, młodzież mają różne możliwości działania w grupach, zaangażowania się na rzecz innych osób. Dlatego cenimy sobie to miejsce, ten kościół, naszą parafię, który od wieków łączy nas z Bogiem i łączy nas z innymi ludźmi. Radujemy się też z tego faktu, iż przeżywając dziękczynienie za 650 lat naszej parafii, możemy dzisiaj poświęcić ogród różańcowy. Zazdroszczę wam tego, że będziecie mieć taki ogród. Dzieci fatimskie, które są tutaj z nami, które reprezentują Jacyntę, Franciszka i Łucję, które modliły się na polach Cova da Iria w Portugalii, które były w otoczeniu przyrody, doznały wielkiego objawienia Matki Bożej różańcowej, fatimskiej. Cały świat był przeciwko tym dzieciom. Małym dzieciom. Nikt im nie dowierzał, że Matka Boża się objawiła. Ale widzimy, że jeżeli jest to dzieło Boże, nawet gdyby był cały świat przeciwko nam, ostatecznie Maryja i Chrystus zwyciężą. Te dzieci mogły wchodzić w dialog z Maryją, ponieważ miały czyste serce. Pałały miłością do Boga. Nie były jeszcze zniszczone światem ludzi dorosłych, ich schematami, ich dwoistym myśleniem, ich egoizmem. Zwróćmy uwagę, że Matka Boża w innych miejscach na świecie przeważnie ukazuje się dzieciom. Dzieci mogły jej słuchać, mogły z nią rozmawiać, mogły na nią patrzeć, a tysiące ludzi, którzy byli wokół nich zgromadzeni, nie mieli możliwości doświadczenia bliskości Maryi, tylko pewnych zjawisk atmosferycznych, między innymi wirującego słońca. Drodzy siostry i bracia, cóż stoi na przeszkodzie, żebyśmy jako dorośli wrócili do naszego dzieciństwa, czyli do głębokiej, prostej i zaangażowanej wiary w Boga, do czystości serca, do życia według przykazań, Ewangelii, do takiego fascynowania się Bogiem. Ogród różańcowy będzie nam dawał możliwość modlitwy z osobą Maryi i z Chrystusem, tak jak mówiłem na początku, gdzie widzimy, jak modlitwa w tym obrazie nasza płynie do Maryi, wpatrzonej w nas, wsłuchującej się, gdzie Chrystus patrzy na Maryję i wysłuchuje tych próśb za jej pośrednictwem, które do niej kierujemy, i obdarza nas swoją łaską przez błogosławienie swoją rączką. Ten ogród różańcowy nawiązuje do ogrodu Eden, jeszcze sprzed grzechu pierworodnego,
gdzie pierwsi rodzice mogli patrzeć na Boga, mogli Go słuchać, mogli z Nim rozmawiać, gdzie czuli się bezpieczni. To grzech pierworodny niejako oddzielił ludzi od Boga. Sami Go porzucili. Wyszli z raju, wyszli z ogrodu Eden, aby przeżywać tragizm oddalenia od Boga, ale także oddalenia od samych siebie. Grzech pierworodny sprawił, że ludzkość znajduje się jak gdyby cały czas na pochyłej podłodze. Że cokolwiek chcemy ustawić na tej podłodze, jak na pochyłym statku na mieliźnie, czy w wymiarze gospodarczym, czy ekonomicznym, czy politycznym, to wszystko gdzieś się nam zsuwa, rozsypuje. Dopiero w Jezusie Chrystusie, który nas zbawił, który nas uleczył po grzechu pierworodnym, możemy wyprościć tą płaszczyznę, wyprostować tą płaszczyznę naszego życia i budować na Chrystusie, który jest kamieniem węgielnym. Potrzebujemy właśnie powrotu do ogrodu Eden. Nasz ogród różańcowy jest taką możliwością, kiedy odmawiając różaniec, my doświadczamy Boga, Jego bliskości. Możemy Go słyszeć, możemy doświadczać obecności Maryi, która jest nową Ewą, otwierającą nam bramy raju poprzez swoje posłuszeństwo Bogu, lecząc nieposłuszeństwo Ewy, przedstawicielki rodzaju ludzkiego. Potrzebujemy modlitwy. Zawsze z fascynacją słuchamy pierwszych słów małego dziecka, zwłaszcza rodzina, rodzice najbliżsi. Jakie słowo wypowie to dziecko? Czy mama, czy tata, czy dziaduś, czy baba, czy jeszcze inne? Cieszymy się, bo to dziecko zaczyna z nami rozmawiać. I dzięki tej rozmowie przez niemal całe życie możemy dziecku przekazać to, co najlepsze. Możemy go uczyć wielu, wielu spraw bardzo ważnych życiowych, systemu wartości. Możemy wskazywać mu kierunek. Ale przede wszystkim ta rozmowa buduje między nami więź, między dzieckiem a rodzicami. Dziecko się rozwija dzięki temu, że może rozmawiać, że może komunikować swoje uczucia, stany emocjonalne, przeżycia. A my z kolei możemy mówić o swoim życiu. Tak samo jest w czasie modlitwy. Bóg, który jest naszym Ojcem, pragnie, abyśmy do Niego mówili. Abyśmy mówili do Niego po imieniu Ojcze nasz, do Maryi zdrowaś Maryjo, nasza Matko. I jeżeli my zaczynamy rozmowę z Bogiem, ta rozmowa nas rozwija na różnych płaszczyznach, ale przede wszystkim buduje naszą więź z Bogiem, która jest nam tak bardzo potrzebna. Wiem, że tragedią życia rodzinnego jest fakt, iż niekiedy dzieci przestają odwiedzać swoich rodziców. Przestają z nimi w ogóle rozmawiać. Wtedy skazują ich na samotność, na wielki ból i cierpienie. Możemy powiedzieć, że jeżeli przestajemy się modlić, czyli rozmawiać z Bogiem, zadajemy Mu ból i cierpienie, bo On nas kocha przeogromną miłością i chce, abyśmy z Nim rozmawiali. Kiedy na wzór błogosławionego Jana Pawła II, którego cały czas widzimy z różańcem modlącego się, zaczynamy się modlić modlitwą różańcową, wtedy tajemnice Maryi Chrystusa, radosne, bolesne, chwalebne i światła, stają się tajemnicami naszego życia. Ich życie niejako przenika nasze życie. Ale równocześnie każdy z nas, gdy zacznie odmawiać różaniec i poszczególne tajemnice radosne, bolesne, chwalebne, światła, to zauważa, że my mamy w tych tajemnicach całe nasze życie, całą naszą codzienność. Modląc się tymi tajemnicami na różańcu, my niejako włączamy je w życie Chrystusa i Maryi. A więc mamy pewność, że nie jesteśmy sami. Że będziemy w tych różnych chwilach
i radosnych, i uniesień, i chwalebnych, i bolesnych, i pełnych światła, zjednoczeni z Chrystusem i Maryją. Drodzy siostry i bracia, ogarniam waszą wspólnotę parafialną, moją serdeczną, pasterską modlitwą, prosząc Boga, abyście pozostali wierni tradycji waszych ojców, pielęgnując w waszych domach i wspólnotach rodzinnych to dziedzictwo, z którego wszyscy wyrośliśmy, które jest naszym bogactwem i chlubą i które ostatecznie nadaje sens ludzkiemu życiu. Niech wasza parafia, która jest domem, zasługuje na miano wspólnoty, w której panować będzie wzajemna pomoc, życzliwość i dobroć, zainteresowanie potrzebami innych, szczególnie rodzinami wielodzietnymi, bezrobotnymi. Chcieliście ponieść odpowiedzialność za los tych, którzy się źle mają. Niech panuje w tej parafii duch ludzkiej solidarności, która sprawi, że będziecie żyć i czuć się jak w domu rodzinnym, w którym wszyscy się wzajemnie wspierają, budują dobro wspólne, a najsłabsi znajdują konieczną i oczekiwaną pomoc. Powierzam naszą teraźniejszość i przyszłość Maryi, która jest niewiastą nadziei. Przez jej ręce Bóg pragnie nam udzielać wszelkich łask potrzebnych na drodze do zbawienia. Odkąd Jezus powierzył ludzkość jej opiece, ona nie wypuszcza nas ze swoich miłujących dłoni. Zaś nasze dłonie, oplecione paciorkami różańca, złożone do modlitwy, niech u niej szukają wszelkiej pomocy i wsparcia na drodze do niebieskiej Ojczyzny, w drodze do portu zbawienia, do którego zmierza łódź Kościoła. Amen. Za wstawiennictwem fatimskiej królowej Różańca Świętego polecajmy Bożej miłości sprawy Kościoła, świata i nas samych. Módlmy się za naszego biskupa Andrzeja, aby z mocą głosił Ewangelię, wzywając świat do pokuty i nawrócenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą parafię, przeżywającą jubileusz 650 lat istnienia, abyśmy wszyscy kształtowali swoje życie według wzoru Maryi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za matki, aby Maryja pomagała im w wypełnianiu ich powołania. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby naśladowały Maryję w wiernym wypełnianiu woli Bożej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, aby cieszyli się chwałą nieba razem z Maryją i świętymi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby udział w Eucharystii, w nabożeństwach fatimskich i osobista modlitwa różańcowa wydały błogosławione owoce w naszym życiu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wysłuchaj prośby Twego ludu i za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej udziel nam łask, o które Cię błagamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W pełni wdzięczności za otrzymane łaski przynosimy symboliczne dary wyrażające ofiarowanie Panu Bogu tego, co my,
Jako wspólnota parafialna mamy najcenniejszego z okazji jubileuszu 650-lecia parafii. Całe nasze życie parafialne pragniemy włączyć w nasze dziękczynienie Bogu. Ministranci niosą świecę od chrztu. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkich ochrzczonych w naszej wspólnocie, za sakrament, który jest bramą prowadzącą do zbawienia. Dzieci pierwszokomunijne niosą chleb i wino, dziękując Panu za wszystkich, których na tym świętym miejscu On sam karmi swoim ciałem i pokrzepia swoją mocą. Dziękujemy także za to, że Pan jest naszą siłą w Najświętszej Eucharystii i jeśli tylko chcemy, możemy codziennie przyjmować Chrystusa do swojego serca. Młodzież niesie krzyż, by uwielbić Pana we wszystkich, którzy w naszym Kościele przyjęli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i doznali umocnienia darami Ducha Świętego i którzy mocą tegoż Ducha dają świadectwo swojej wiary wobec współczesnego świata, a źródło swojej duchowej siły znajdują w naszej wspólnocie. Małżeństwo z dziećmi niosą kosz z owocami. Dziękujemy za małżeństwa, które zawarły sakrament w naszym Kościele i prosimy o umocnienie ich Bożą łaską, aby potrafiły wychowywać dzieci na prawdziwych chrześcijan. Członkowie róż Żywego Różańca niosą różaniec. W każdą niedzielę odmawiają modlitwę różańcową w naszym Kościele na pół godziny przed mszą świętą. Oprócz tego modlą się każdego dnia w rodzinach, polecając Panu Bogu Kościół Święty, naszą parafię, duchowieństwo oraz wszystkich potrzebujących Bożych łask. Przedstawiciele Caritas parafialnej ofiarują chleb, symbol wielkiej troski o potrzebujących, a zarazem znak szczególnego posłannictwa, doświadczenia miłości miłosiernej w swoim środowisku. O Fatimska nasza Pani, Twoje serce pełne łask, lecz oblicze zatroskane, chociaż kryje nieba blask. Oddaję rodziny, wolność są i
służajce, w naszych rękach chcemy pełnić wolę Twą. O mój światu, niesiesz w darze, gdy służajce klęknie lud i przez Twoje serce czyste odda Bogu życia trud. Oddajemy Tobie, Pani, swe się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę są Twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a patrz na Bożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynię. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, na wysokości. Oh,
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się Mu mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć Ciebie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza Thank you.
usłyszą moja słowę Pana mego. Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha. Swej sługi pokorę, łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Przeto wszystkie narody, co się miłosierdzą, odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. Bo darami uczczona od tego, którego moc przedziwna święte imię jego. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. Złożył stron z nikcze, mnił wielmożne. Wywyższył u wielmożni w pokorę zamożne. Głodnych nasycił hojnie i dobra spanoszył. Bogaczów z niczym puścił inny. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, wspomniał najużyczył mu miłosierdzia swego. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, a namowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie. Wieki wieków niechaj słynie wszędzie. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Paweł napisał: wdzięcznymi bądźcie. Dlatego najpierw chcę podziękować księdzu biskupowi ordynariuszowi, że mimo przygotowań do ingresu przybył na nasze jubileuszowe świętowanie. Za przewodniczenie naszym uroczystościom, za Słowo Boże, za słowo na piśmie skierowane do naszej parafii, za poświęcenie ogrodu, które za chwilę się dokona, serdeczny Bóg zapłać. Księże biskupie, zapewniamy o naszej modlitwie tu w naszym kościele w czasie pasterskiego posługiwania w naszej diecezji. Dziękuję również wszystkim księżom za wspólną koncelebrę, modlitwę i obecność na tym nabożeństwie.
Dziękuję księdzu Marianowi za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości. Szczególnie gorąco dziękuję fundatorom kaplic w Ogrodzie Różańcowym, klubowi parafii Lisia Góra w Chicago. Obecni są tu prezes, pan Sławomir Jarmuła, i z zarządu klubu pani Dorota Dolecka, jak również i poprzedniemu prezesowi, panu Ryszardowi Chłopkowi, składam serdeczne Bóg zapłać. Dalej dziękuję państwu Izabeli i Władysławowi Pyrkom z dziećmi, państwu Marii i Janowi Kucom, państwu Helenie i Józefowi Wojciechowskim z dziećmi. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom na ogród i wszystkim, którzy bezinteresownie pracowali. Jest to bardzo długa lista. Nie będę tu wymieniał, żeby nie przedłużać. Jedynie wymienię pana Józefa Pinasa, który wykonywał chodniki i który robił to dla parafii po bardzo zaniżonej cenie. Bóg zapłać. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego ogrodu, serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję siostrom zakonnym za przygotowanie kościoła i przystrojenie kaplic na dzisiejszą uroczystość, za przygotowanie liturgii obecnej mszy świętej i ciągłą życzliwość wobec księży. Dziękuję panu organiście i orkiestrze, pracownikom kościelnym, którzy dbali w ostatnich dniach, by ogród był dobrze przygotowany, służbie liturgicznej ołtarza, uczniom szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjalnej, DSM, dzieciom pierwszokomunijnym i wam, bracia i siostry, parafianie i goście, za udział w dzisiejszym nabożeństwie fatimskim. Bóg zapłać. I zapraszamy za miesiąc na podobne nabożeństwo fatimskie. Różom różańcowym dziękuję za kwiaty do figury Matki Bożej Fatimskiej. A teraz po błogosławieństwie księdza biskupa wyruszy procesja fatimska, chociaż deszcz podobno lekko pada. Gdyby bardzo padało, to najwyżej przyspieszymy i kolejne tajemnice odmówimy w kościele, ale może Pan Bóg pozwoli nam całość różańca odmówić w ogrodzie. Najpierw figurę Matki Bożej podejmą mężczyźni z akcji katolickiej, potem kobiety z akcji katolickiej, następnie róże różańcowe kobiet, a ostatnią zmianę stanowić będą mężczyźni z róży różańcowej. A porządek procesji jest taki, jak podany został przed mszą świętą. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł. Thank you.
Święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego tego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i noc. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia i siostry, z radością zgromadziliśmy się, aby pobłogosławić ogród różańcowy Najświętszej Maryi Panny, tablicę różańcową i pomnik papieża Jana Pawła II. Ogród różańcowy poświęcony Najświętszej Maryi Pannie będzie nam przypominał, jak nierozerwalny związek istnieje między Najświętszą Marią Panną a Chrystusem i Jego Kościołem. Najświętsza Panna, Matka Widzialnego Chrystusa, jest obrazem niewidzialnego Boga, jest także obrazem, figurą i przykładem Kościoła. Obrazem, w którym Kościół z radością ogląda to, czym sam pragnie być. Figurą, w której znajduje drogę wiodącą do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Przykładem, na którym opiera się Kościół, oblubienica Chrystusa w wykonywaniu swoich apostolskich zadań. Z wewnętrznym skupieniem i gorliwością starajmy się uczestniczyć w tym świętym obrzędzie. Módlmy się. Uwielbiamy Cię, Panie, niewysłowiony Boże. Ty przed stworzeniem świata ustanowiłeś Chrystusa początkiem i końcem wszech rzeczy, a przeciwnym zrządzeniem swojej łaskawości złączyłeś z Nim Najświętszą Marię Pannę, aby była Jego matką i towarzyszką, obrazem i wzorem Kościoła, matką i orędowniczką nas wszystkich. Ona jest nową niewiastą, która naprawiła to, co zniszczyła pierwsza Ewa. Jako czcigodna córka Syjonu złączyła swoje modlitwy z głosami praojców i sercem przyjęła Mesjasza, którego Izrael oczekiwał. Jest ona ubogą i pokorną służebnicą, z której narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze Święty,
pokornie Cię błagamy, obłogosław ten ogród różańcowy i kaplice upamiętniające tajemnice z życia Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. Niech Twoi wierni, którzy je przygotowali, doznają jej opieki, a oglądając oczami jej podobieństwo, niech je kształtują w swoich sercach. Niech trwają w niewzruszonej wierze i silnej nadziei, w miłości gotowej do czynu i w szczerej pokorze. Niech w cierpieniu zachowają męstwo, a w ubóstwie poczucie godności. Niech będą cierpliwi w przeciwnościach, w powodzeniu otwarci na potrzeby bliźnich. Niech wprowadzają pokój i sprawiedliwość. Niech przechodzą drogami świata w miłości ku Tobie i braciom i dojdą do wiecznej Ojczyzny, w której Najświętsza Maria Panna stawia się za nami i jaśnieje jako Królowa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz pragniemy dokonać poświęcenia pomnika błogosławionego Jana Pawła II, który wskazywał Lisią Górę, możemy powiedzieć miasto na górze, aby to miejsce promieniowało światłością Jezusa Chrystusa. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, pobłogosław ten pomnik, który ma nam przypominać osobę Ojca Świętego Jana Pawła II. Ty wybrałeś go, aby jako następca apostoła Piotra przewodził całemu Kościołowi. Jest on szczególnie czytelnym znakiem Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. Prosimy Cię, niech jako zastępca Chrystusa na ziemi umacnia swych braci, a cały Kościół niech jednoczy się z Nim więzami jedności, miłości i pokoju, aby wszyscy znaleźli w Tobie prawdę i życie wieczne. Miłosierny Boże, Ty powołujesz wszystkich chrześcijan, aby byli znakiem dla innych i dawali świadectwo wiary przed ludźmi. Obdarz nagrodą nieśmiertelności i chwały naszych bliskich, którzy strzegli Twojej prawdy i mądrości. Udziel hojnego błogosławieństwa również nam, tu zgromadzonym, i spraw, abyśmy wypełniając Twoją wolę, wzrastali w świętości oraz pociągali innych do Ciebie. Umocnij zatem naszą wiarę, nadzieję i miłość i doprowadź nas do Królestwa Niebieskiego. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, rozważać będziemy tajemnicę światła. Pierwsze rozważanie będzie przy pierwszej kaplicy, a później przejdziemy wokół, wrócimy do kościoła, ponieważ deszcz jest dość duży. Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. W którą stronę iść? Pytali ludzie. Drogą chrztu,
odpowiadał Ojciec Święty, bo ten sakrament jest początkiem naszej wędrówki do nieba. Jest wejściem na szlak współpracy z łaską, jest otwarciem się na natchnienia Ducha Świętego. Jest darem zapomnienia o sobie, by pamiętać o Bogu. Iść drogą chrztu to wędrować szlakiem rozjaśnionym tajemnicą światła Chrystusowego. A na tej drodze możemy być pewni macierzyńskiej obecności Maryi. Chrzest to rzucenie w nasze serca ziarna świętości. Ojciec Święty na własnym przykładzie pokazuje, że mamy być troskliwym ogrodnikiem, opiekującym się małym nasieniem, jakie otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Człowieka z Wadowic, który na chrzcie otrzymał imię Karol, wierność łasce chrztu przeprowadziła przez studia polonistyczne i teatr, do kapłaństwa i biskupstwa, po służbę Kościołowi Krakowskiemu i dalej na stolicę Piotrową w Rzymie i jeszcze dalej do nieba. Jeśli szukamy wspólnego mianownika z Ojcem Świętym, to jest nim właśnie chrzest i oby kiedyś niebo. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Rozpaczałaś między niewiastami i błogosławiona. Święta Mario, Matko Boża. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona nami i błogosławiona od świata. Święta Mario, bądź się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś miastami, błogosławioną od żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boga, módl się za nimi, teraz i w godzinę. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiona owoc Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami.
miastami i błogosławiąc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiąc pod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiąc między niewiastami i błogosławiąc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty niewiastami i błogosławionaś żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ave, ave, ave. Tajemnica druga, objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie.
Ojciec Święty często przypominał, że cud z Kany Galilejskiej jest pierwszym cudem dokonanym przez Jezusa, że został uczyniony ze względu na rodzinę i że wyjednała go Matka Zbawiciela. Co więcej, dokonał się on nie bez współpracy ludzi. Można by rzec, że Ojciec Święty cały pontyfikat uczynił Kaną Galilejską. Opiekę nad Kościołem powierzył Maryi. Zaprosił do współpracy ludzi. Wielką troską otoczył rodzinę. Raz po raz dawał do zrozumienia, że najważniejsza jest rodzina. Troszczył się o nią aż po gotowość przyjęcia cierpienia. Sam o tym mówił, że papież musi cierpieć dla rodziny, bo w walce o jej ocalenie nie pozostał już żaden inny argument. Jan Paweł II wiele razy powtarzał, że przyszłość świata biegnie przez rodzinę i że jest to ona dziś najbardziej zagrożona. Dziś zaprasza nas do współpracy z Maryją, by ratować rodzinę, może nawet naszą. Papież wzywa nas do zaproszenia Matki Jezusa, by Jezus mógł za naszym pośrednictwem dokonać cudu przemiany. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, Twojego Jezus.
Trzecia, nauczanie Pana Jezusa o Królestwie i potrzebie nawrócenia. Jan Paweł II znał sekret skutecznego nawrócenia ludzi. Wiedział, że najpierw trzeba ukazać im piękno Królestwa Bożego. Dlatego wiele mówił o Królestwie. Sam był jego świadkiem i nieustannie dawał nam dowody jego wspaniałości. Ukazywał jego owoce swoją radością, optymizmem, pewnością,
że ostatnie słowo należy zawsze do Boga. Ojciec Święty był wiarygodnym świadkiem Królestwa, dlatego miał prawo wzywać do nawrócenia. Mówiąc o nim, Jan Paweł II wskazywał często na Maryję i zapraszał do modlitwy za jej wstawiennictwem, bo ona potrafi uratować człowieka. Ona może wyciągnąć nas z zakleszczonych w labiryntach grzechu i postawić na drodze nawrócenia. Kiedy pragniemy, by tacy jak umiłowany papież, być tacy jak umiłowany papież, słyszymy najpierw o konieczności nawrócenia. Bo aby cieszyć się owocami Królestwa, na które wskazuje jego życie, trzeba się szczerze nawrócić. Bez nawrócenia nigdy nie staniemy się podobni do Ojca Świętego. Nigdy też nie zrozumiemy w pełni Jego życia i Jego nauki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zła ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze.
Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Wiele razy wspinaliśmy się na nasze góry przemienienia. Zabierał nas na nie Ojciec Święty Jan Paweł II. Nasze serca przepełniały wówczas zachwyt i radość. Nasze dusze śpiewały: dobrze, że tu jesteśmy. Najwyższy pasterz Kościoła wprowadzał nas w czwartą tajemnicę światła, by nas umocnić, by ukazać drogę prowadzącą ku wiośnie chrześcijaństwa, ku cywilizacji miłości, ku epoce pokoju. Potrzebujemy takich chwil, kiedy objawia się nam Boża chwała. Ale Góra Tabor nie jest miejscem odpoczynku, ani miejscem, w którym mamy zamieszkać na stałe. Prawdziwa Góra Tabor jest jak wieża, z której roztacza się widok na otaczający nas świat. Cel wejścia na jej szczyt jest jeden – ujrzeć światło i zejść z góry, by biec odkrytą drogą. Nie zatrzymujmy się w miejscu naszego spotkania z Ojcem Świętym. Wsłuchajmy się w Jego naukę i ruszajmy w drogę. Jan Paweł II mówi: jeśli mnie słuchacie, to wstańcie, chodźmy. Chrześcijaństwo nie jest rajskim ogrodem, lecz drogą do Niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i nie dopuszczamy naszych winnych i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Czym jest ów chleb, przed którym padają w proch aniołowie? To Bóg wśród nas, to Pan nieba i ziemi, który daje nam się w nieskończonej miłości. Bóg daje nam siebie, a my... Miłości Boga można nie dostrzec, odwróciwszy głowę. Miłością tą można wzgardzić, wzruszając obojętnie ramionami. Można też uklęknąć przed nią w najgłębszej adoracji. Na odwróconą głowę, na pogardliwe spojrzenie, na zaciśniętą pięść Bóg odpowiada zawsze jednakowo, miłością, która nigdy kochać nie przestanie. Dlatego Eucharystia jest sakramentem światła, nadziei i nieskończonego miłosierdzia. Czy nie mówił nam o tym Ojciec Święty, kiedy ukazywał ludziom Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie? Uwierzmy. Bóg jest z nami, nie opuścił nas i nie przestał nas kochać mimo naszych grzechów. Nawet jeśli daleko od Niego odeszliśmy, On od nas nie odszedł nawet na krok. Wystarczy uklęknąć przed Nim, by znaleźć się w Jego kręgu przemieniającego światła i znów poczuć się dzieckiem Bożym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na naszą ziemię, ale nas zbaw od zła.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki.
Thank you.